Hejka, widzowie, w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Farming Simulator 19. Ta gra temu ostatnio była nagrywana 6 dni temu. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Deszczowy dzień, ale zaraz przestanie. Tradycyjnie zaczniemy teraz od drzewa. Dobra. No to jedziemy, w takim razie, żeby nie przedłużać. A niech będzie. Takie, żebym też widział. No i też, no nie za duże po prostu. Tutaj mogę się rozłożyć na całej drodze, bo tutaj no żadne samochód nie jedzie, bo to jest moja prywatna droga, tak jakby. No, dzisiaj w szkole byłem. No. Dobra, jutro też idę. Okej, no to tak. Ścinamy, żeby na drogę nie poleciało. Dobra. Bo dawno drzewa nie robiłem, no to wiecie. Czas najwyższy, bo zapomnę, jak to się wszystko robi. No i to też ćwiczy, no, moją cierpliwość, bo ja cierpliwość, widzowie. No takich rzeczy tam po prostu nie mam. I już. Obcinam te pozostałości gałęzi po prostu teraz. No okej. A może czekajcie, pójdzie to? Pójdzie dzisiaj szybko, widzowie. Wezmę to po prostu na jeden chwyt. Dobra. Hop, hop. Hop. I hop. O. I łapiemy. Teraz pakujemy. O, jeszcze widzę, że cośik zostało. Jednak. Ale już tutaj mamy napakowane. Składam pojazd. No i jedziemy na tartak. Dzisiaj wybrałem specjalnie małe drzewo, żeby szybko poszło. Potem jak przestanie deszcz padać, to kukurydzę skoszę do końca. Znaczy no nie do końca, ale troszkę dokończę. Gdzie się to zacznę. Okej. Dobra, no to jedziemy na tartak. Dobra. No i się tutaj zostało. I dzioma. Dobra. I nie ma. I jedziemy. To pomarańczowe to pasy, żeby mi nie wypadło drzewo. Dobra, kierunek w prawo. I jedziemy w takim razie. Dobra. No, pierwszy raz mi się zdarzyło, widzowie, tak szybko ściąć drzewo. I też chyba pierwszy raz nagrywam farminga w deszczu, co się rzadko, widzowie, zdarza. Ale no, niestety, czasami tak musi być. I już. Ale ten deszcz zaraz zniknie. Właśnie żarówka man. Na tego jedziemy. Okej. No i potem już łatwiejsze rzeczy. Okej. Następna atrakcja. Koń. No. No, no. Bo tak sobie pomyślałem, co by to dzisiaj nagrać, co myślałem. To było, ale farminga już dawno nie było, a i tak jak będę odwlekał od tego, to jeszcze bardziej mi się nie będzie chciało. Będę musiał o tym myśleć, a tak to nagram dzisiaj. Po prostu już będę miał to z głowy. Więc no. (Śmiech)
Nie to, że nie chcę nagrywać farminga, tylko no po prostu no, te pomysły trzeba wymyślać. A też wiadomo, wracam ze szkoły zmęczonym. No i tak to jest. W sobotę, w niedzielę jestem w domu. Więc no. Dzisiaj na rower już nie pójdę, nie ma szans. Jutro raczej też nie, jutro też nie. Dopiero w sobotę na rower prawdopodobnie. Dobra, dojeżdżamy do Tartaku. Dobra. Witam cię, Tartak. Dawno mnie tutaj nie było. Odpinamy pasy. I R plus 218 euro. Przedane drewno. No to zjeżdżamy z powrotem z Serpentyn. Na wodospad sobie spadam. No to ja też spadam z górki. Dobra, i jedziemy. Dobra. Tym razem pojadę tutaj prosto. Bo rzadko tędy jadę tą ciężarówką. Ale lepiej będzie tak, bo teraz nie mam drzewa, to już nie muszę na nic kontrolować. Czy wiem, że był przypięty niespannie, no ale wiecie. Wolę mieć nad nim kontrolę. Po prostu i już. Bo tutaj są zakręty, mogę coś zahaczyć i tak dalej. No ale więc teraz będzie... Co ja mówię? Koń. Dobra. Koń. Więc idziemy wybrać faworyta dzisiejszego odcinka. Bo dałem nowe konie. Bo tam też po prostu były. Czy widziałem tam tych nowych koniach, że niektóre imiona się też powtarzają. No, świnie jedną usunąłem, bo zobaczyłem na poprzednim odcinku, że były no, dwie zagrody dla świnia. Tak być nie może. Musi być dla każdego pojennym. Pojennej za ogrodzie. No. Ogrodzie. Więc no. Znaczy może być więcej, no ale to tak bez sensu. Motor jechał. No. I jum. I w prywy. Ale. Okej. Okay. Gruszka. A ja się z nim nie, z nią nie minę, bo... Ona jest duża, on, ja, czy on, ja. On, ona, ono, on. Jakoś tak to było. Dobra. No troszeczkę kawałek jest do tego Tartaku, no ale przynajmniej w tej grze właśnie znam, gdzie co jest, niż we Farmingu 22. Bo ja nawet w niego nie gram. Więc no. Może kiedyś jeszcze MadRunner widzowie powróci, kto to wie. Nie wiadomo. Pewnie kiedyś powróci, no ale to wiecie, muszę na pierwszego obczaić jeszcze tak dokładniej. Może jeszcze 10 minuta, ja dopiero jedną rzecz zrobiłem. No ale staram się jak najszybciej. Zresztą farming nie musi trwać 10 minut. Bo wy go lubicie, więc no. Dobra. Okej, okay, tutaj mijam się samochodem. Skręcam w prawo. Dobra. I skręcam w lewo. Dobra. Chyba krótsza była tamta trasa po prostu, no ale... Już jesteśmy mega blisko, widzowie. Najcięższą robotę mam zrobioną. I w prawo. Dobra. Okej. Jakby byłby kiedyś korek, to właśnie wam pokazałem teraz to, tą drogą, co jadę, objazd taki szybki. Ale tutaj korków raczej nie ma, więc można spokojnie drogą jechać, ale w razie czego warto znać objazdy. Nawet i w prawdziwym życiu. To się po prostu przyda, żeby się gdzieś nie spóźniać. No więc idziemy na konia teraz, już skręcam do domu.
10 minuta, ja dopiero robię drugą rzecz. Ja nie mogę, no ale ważne, że zaczynam. No. Nie pod szopę wjeżdżam. Szopa mi się kojarzy z kolędą do szopy Hej Pasterze. I po konika idziemy. Kto dzisiaj będzie faworytem? A, może koń Turk? Star. A ten jak? Prosti. Dobra, koń Turk faworytem dzisiejszego odcinka. I skok. Dobra. Na dach. Okej. Coś nie wyszło. No niestety. No, dalej nie. Oj, Turk, Turk, o moje ślady z ciężarówki. No. Turk, co ci jest? Czemu nie? Wyskakujesz na dach grzbiet. Mam. I uwaga. Aż ja nie mogę. Dobra, czekajcie, zrobię większy rozpęd. Galopem. I. Dobra. Chyba jednak Turk się dzisiaj podda. No tak, niestety. O, dobra, udało się. Turk się nie poddał. Dobra, i udało mu się. I teraz skok wiary. Dobra. Każe mam jeszcze zwierzątka. I hop, prr, prr. Koń Turk jest już z powrotem w stajni. No jednak deszcz nie przestał padać w tym czasie. Czy przestanie, ale no. Długo to trzeba będzie czekać. Dobra. Kosić trawy też nie mamy. Znaczy da się przyspieszyć czas, ale potem chcę jeszcze kurs autobusem zrobić. No niestety. Kury są, jak ja, jak jeszcze nie znosiły, tak nie znosiły. Bo po prostu się tym jeszcze nie. No nie zająłem. Muszę w końcu o tym poczytać. Więc no. Dobra, tam świnie, krowy i tak dalej. Dobra. Jeszcze pan Bercik, od razu zahaczyłem kosiarkę. Bercik, Bercik, chodź tu, chodź tu. Nawet się sobie nie zmęczyłem dzisiaj. Poza szkołą. 6:34 w grze. No jedz, jedz. Dobry piesek. Okej. No to kosienie trawy tak nie będę. Zboża też nie, a pociąg jeszcze. Dobra. Skoro już tu jestem, no tak jeszcze dla urozmaicenia. W sumie też o nim tak naprawdę zapomniałem troszkę. No ale. Jakiś starodawny pociąg. Brudny w środku. Widzimy, że tutaj wycieraczki nie chodzą. No ale, no niestety. No. Dobra. Dziwne, że mam kierownicę po. A, w sumie nie, po dobrej stronie. Dobra. Okej, to. Najawanie się, że był koń Turk i piesek Barcik. No właśnie, tą drogą zjeżdżam tartaku. Dobra, pociąga wystarczy. Autobus. Planować nie muszę. No, kosić widzowie, no pokażę wam, że się nie da. O, kukurydza. Pasowałoby go też opróżnić.
Pał opuść, mewo, nie należy mucić, gdy pada deszcz lub grad, więc widzicie, no nawet cię nie da. Więc no. Chciałbym, no ale trudno. Dobra. O, wzrost uschnięty. No niestety. Więc już sobie nie pokosimy. Dobra, więc chyba wszystko było. No. Jutro. No. Zobaczę, co będzie. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Więc co? Hej. I hej.